Dzień dobry, tak, bardzo, bardzo witamy. Rusza na Islandię. Krzysztof Tomczyk, Huawei Polska. Właśnie, to Krzysiek był tym, który na Islandii pokazywał, jak można różne rzeczy robić, a mieliśmy tam, to w ogóle jest dosyć przeklęty kraj, jeśli chodzi o łapanie go w kadr, bo jak się widzi w sieci zdjęcia ludzi, którzy byli na Islandii i te Islandię złapali w kadr, no to wiadomo, że poprzeczka jest bardzo, bardzo wysoko zawieszona. Dokładnie tak. I ja się trochę, powiem ci szczerze, martwiłem. Pamiętam naszą sytuację na lotnisku, gdy ruszaliśmy. Pamiętam, jak ci mówiłem, Jarek, ja jeszcze tego telefonu pod względem fotografii nie przetestowałem. Nie jestem fotografem, nie wiem, czy jestem właściwą osobą na właściwym miejscu. Ale nie? Z drugiej strony, bo to się tak wydaje, że jesteś w miejscu, w którym skoro nie możesz zepsuć zdjęcia, bo przyroda ci zapewni dobre miejsce na robienie, no to jesteś w dobrej sytuacji. My dzisiaj pytamy widzów naszych i zachęcam do tego, żebyście tu i teraz też odpowiedzieli na pytanie, czy ważne jest dla was, żeby w aparacie telefonicznym był dobry aparat fotograficzny, no to na Islandii bez tego byłoby kiepsko, nie? Myślę, że tak. I masz, Dominik, trochę zdjęć? No. Mogą być Krzyśka. No. One nie wyszły, ale pokaż to. Dziękuję. I przyznaj, że to jest trochę ułatwione zadanie, nie? Jak jesteś w miejscu, które kusi przestrzenią i kusi krajobrazem. Myślę, że tak. Jak widzisz, zdjęcia powstały naprawdę mega. Wiesz co, mieliśmy jedno zadanie. Ty i ja. Mhm. Ty pokazać bardzo fajnie z perspektywy twojej Islandię i ja z perspektywy tego małego obiektywu w tych telefonach, tych trzech obiektywów, tak? Z tego perspektywy, jak widzi ten aparat, to co widzimy na zdjęciach, tak? I wyszło moim zdaniem niesamowicie, tak? Czy dzisiaj, bo pewnie grupa fotografów, którzy noszą ciężki swój sprzęt i dużo światła jeszcze do tego i obiektywy tak. Na zmianę, jak nasłucha, myśli sobie, co wy wiecie o fotografii, przecież wiadomo, że to, żeby fotografia była dobra, to ona musi być taka, taka i taka. I też pewnie trudno im odebrać rację, ale... Pewnie ku wkurzeniu ich, no niestety niestety technologia tak się zmienia, że to wszystko może być mniejsze i lżejsze i tak samo dobre. I zabierasz ze sobą w kieszeń telefon, który nam zrobi dobre zdjęcia. Wiesz, co mnie miło zaskoczyło, gdy zabrałem ze sobą telefony, bo wiesz, zabrałem ich trochę więcej. Rozdałem ekipie realizatorskiej. Wszyscy Islandczycy zostali po telefonie. Fajnie. To jest by tylko było. 350 tysięcy ludzi, także wiesz, no to nie jest na dużo, biednego tak? Nie trafiło. Gdy rozdałem telefon ekipie realizatorskiej, gdy zaczęli robić zdjęcia, gdy zaczęli pytać, tak, Krzysztof, jak zrobić to zdjęcie, bo widzieliśmy, że Jarek już wrzucił bardzo fajne zdjęcie, jak ustawić ten telefon w ten tryb i ja byłem bardzo miło zaskoczony. Pytali, robili zdjęcia, widziałem, że ty już pomału też kiwałeś głową, chłopaki, ogarnijcie się, trzeba wziąć kamerę. Mieli robotę do wykonania, no. O tym mówię, a oni tak. Się bawili. Więc wyglądało to naprawdę fajnie, z mojej perspektywy mega wyjazd, bardzo fajne rzeczy udało się nagrać. Ile jest technologii, ile jest sztucznej inteligencji, ile jest dzisiaj w tym sprzęcie matematyki? Bardzo dużo. Telefon, jak wiesz, ma wyposażony w sztuczną inteligencję, czyli procesor, który cały czas pracuje nad tym, co widzi. Bo nie tylko aparat, obiektywy, ale procesor analizuje ci scenerię. No i jeśli na przykład byliśmy pod wodospadem, widziałeś, że on natychmiastowo wykrywał nam ekspozycję wodospadu, dobierał na sobie parametry, tak żeby zdjęcie powstało w jak najlepszej jakości. Czy na przykład zachód słońca, który udało nam się fajnie. Ale mamy wpływ na to, bo on nam może tylko coś podpowiedzieć, czy my jesteśmy od niego uzależnieni. Możemy oczywiście ją wyłączyć tak, żeby nam nie podpowiadała, albo możemy na przykład zastosować tryb profesjonalny, o których mówisz, że fotografowie tacy zaawansowani lubią. Czyli wtedy wszystko ustawiam sam. Tak, manualnie jesteś w stanie sam również ustawić. Jeśli nie jesteś fotografem, osobą, która jest zaawansowana fotograficznie i zna te wszystkie parametry, wybierasz sztuczną inteligencję i jak widać na obrazkach, pozwala nam wyciągnąć z zdjęć najważniejszy moment. Ale szanowni widzowie, nie dajcie się, znaczy dajcie się zwieść, ale nie dajcie się też tak uśpić przy robieniu zdjęć, że sprzęt zrobi za was wszystko, bo jednak jak wstaniecie wcześniej, albo jak przedłużycie sobie dobę i złapiecie jeszcze wieczorne światło, no to będzie jeszcze piękniej i to na Islandii rzeczywiście było widoczne doskonale. No tak, w głównym materiale, który pokazaliśmy wczoraj, nie widać tego, uważaj, nie widać czego? Momentu zorzy polarnej, pamiętasz, którą udało nam się złapać, było to około 2 w nocy. Powiem szczerze, ja nie liczyłem na to, że zobaczymy zorzę. Udało nam się to na fotografię złapać. Mam nadzieję, że w tym materiale uda nam się pokazać kilka z tych zorzy. Tak, i Krzysiek wzbudził zazdrość niektórych, dlatego że no, trzeba mieć jednak stabilizację w ręce, trzeba mieć jednak, znaczy już nawet nie w ręce, bo ona musi być fizyczna też i to był moment dosłownie, kiedy jadąc widzieliśmy, że coś tam zaczyna się takiego dziać, co sprawiło, że tylko nieliczni złapali to w kadr. Dzień dobry. Dzień dobry. Dzień dobry. Na Żoliborz poproszę. Na Żoliborz? Tak. Tam też są ładne kadry do wzięcia, rzeczywiście. Kuba, zapnij pas jeszcze. Zapinam, oczywiście. Bezpieczeństwo podstawą. Kuba Kosel.
Huawei Team. Zrobiłeś jakieś ładne zdjęcie u nas w redakcji dzisiaj? Aha, zrobiłem, kilka już udostępniłem. Tak, już. Mało tego, że zrobiłem, już poszło w sieć. Nie ma na co czekać. Mówiłem dzisiaj od samego rana, że będziesz chodził i krążył i pokazywał ludzi, którzy stoją za tym wszystkim, żeby to jakoś tam jechało w miarę prosto. Tak, też zrobiłem. Portrety wyszły dobre? Nie sądziłem, że takie autko podróżujące po Warszawie musi obsługiwać aż tylu ludzi. No wiesz, co chwilę ktoś się dosiada, jak widzisz. Co chwilę ktoś czegoś chce, a poza tym jak już przychodzą goście tacy jak Nosowska albo Środa, tak, oglądałem. To trzeba, wiesz, dopieścić. No. Wiesz, bo dla Kasi to jest też idealna rzecz. Zabawa sprzętem, który jest już coraz bardziej zminiaturyzowany, do robienia rzeczy, które mają dawać ludziom frajdę. No. A widziałem, że akurat u pani Kasi to frajdę dają szczególną, co? Przynajmniej mi. Ja się uśmiałem jak mały dzieciak. Nie ukrywam, że też staram się sam dawać frajdę. Ty się rozstajesz z telefonem swoim... kiedykolwiek, czy nie? Jeszcze raz. Rozstajesz się z telefonem kiedykolwiek? Nie rozstaję się z telefonem i ciężko mi to mówić, ale no, prawda w oczy kole i tak też jest. Cały czas siedzę z telefonem, między innymi teraz go mam tutaj między swoimi nóżkami. I cały czas go monitoruję, cały czas go sprawdzam, ale to też taki chyba troszkę charakter, co? Taki zawód. Znaczy, no czasy takie, że rzeczywiście to się wszystko tak stelefonizowało i zaparatyzowało. Pytamy dzisiaj widzów, czy dla nich jest ważne to, żeby w telefonie mieli aparat fotograficzny i chyba dzisiaj trudno sobie to wyobrazić, żeby było inaczej, co? To prawda. Jak dla mnie, no nie, no teraz już chyba nie ma czegoś takiego, że człowiek, który nosi telefon, tylko nim dzwoni i wysyła SMS-y. Jakby telefon i aparat. To też chodzi o to, że przez szereg aplikacji już jakby jest... aparat jest potrzebny do tego, żeby szereg aplikacji funkcjonowało na telefonie. I uważam, że im lepszy ten aparat, im fajniejszy, im szybciej to wszystko pracuje, to też te aplikacje płynniej działają. I też tak ja robię, jakby wszystkie komunikatory teraz, czy wyjeżdżam za granicę, cokolwiek by się... O! Stój! No, a pani już krzyczała na nas, krzyczała, proszę bardzo. Że na rodzie... My tu ładnie o aparatach, a pani na nas krzyczy. No tak jak mówiłem, że aparat w telefonie to już szereg komunikatorów fajnych... Cały czas jakby... Wiesz co, wiele aplikacji korzysta z aparatu. Czy... Chciałem do tego dojść. Właśnie, nie? Tak. Więc aparat każdy ma teraz przy sobie, nie ukrywajmy, tak? Każdy używając smartfona ma przy sobie nawet aparat. Żeby wypożyczyć głupi rower, trzeba mieć aparat. To prawda, skanując QR kod. Natomiast zastanawiam się, na ile to jest też dobre narzędzie do kręcenia czegoś więcej niż robienia zdjęć. To znaczy, na ile dobre filmy z tego wychodzą? To już panu mówię, miałem okazję grać filmik na słynny portal, tutaj YouTube'owy. Miałem okazję przygotować filmik... znanej youtuberki i też tak zrobiłem. Potrzebny był do tego mi lekki gimbal, żeby to tylko dobrze pionizować, żeby uniknąć tych drgań naturalnych ręki, ale udało się, efekty są być może u mnie na social mediach. Ktoś jak ma ochotę, niech sprawdza. Serdecznie zapraszam. Ci młodzi ludzie są tacy sprawni w autopromocji dzisiaj, nie? Tak? Też to zauważyłem. To ja taki młody człowiek jestem. Natomiast Tomek, na ile dzisiaj technologia jest w stanie uratować nasze słabsze oko? Tomek, Krzysiek. Krzysiek, przepraszam. Tak, to przez nazwisko. Też na te. Ale nie, tak. Bo tak, dlatego kpiliśmy z niego przez cały wyjazd na Islandię i tak nam zostało. Obserwowałem, widziałem i sobie bardzo zazdroszczę tego wyjazdu. Wiesz co, technologia potrafi nam uratować pewne rzeczy, jeśli chodzi o tą fotografię, bo cały czas będziemy mówili o fotografii, w tym, co się skupiamy przy smartfonie, tak? Dużo mówimy o fotografii. Jeśli nie jesteś zaawansowany, to będę się powtarzał, tak? Że nie jesteś zaawansowany fotograficznie, wyciągając telefon z kieszeni, no chcesz zrobić zdjęcie, dobre zdjęcie, pochwalić się znajomym, wrzucić je gdzieś na media społecznościowe, chociaż niekoniecznie wszyscy wrzucają zdjęcia na media społecznościowe. Ja się na tym łapię, że dość często do znajomych wysyłam fotografię. No właśnie, na przykład. Albo udostępniasz te zdjęcia po prostu do znajomych, do zamkniętej grupy, tak? To Krzysiek prawda. Był jedynym, który po powrocie wysłał takiego linka i mówi, proszę bardzo, bierzcie i korzystajcie. Ile tam było? No, około 500 zdjęć, wiesz, ja je trochę też przesegregowałem, ale około 500 zdjęć. Te nie wyszły, tu mi ręka drżała. Nie wiem, czy słyszeliście hasło, no. Drodzy panowie, że telefon widzi więcej niż oko ludzkie. I powiem wam szczerze, że się o tym przekonałem. Nie wiem, czy testowaliście funkcję zdjęcia w ciemności. A czego... No, ale to tak działa, to jest Warszawa, o tym mówiła profesor Środa. Tak? Że my mamy jakieś tablice z Dolnego Śląska. Ale jak panieśmy z panią Kasią Nosowską, to nic. Cisza, to płynnie nic, chodziło to i nie nikt nawet nie trąbił. Ja wsiadłem i wszyscy trąbią, co? To przez nas. Co za dziady. Dobra, jakby telefon widzi więcej niż oko ludzkie i w ogóle nie wierzyłem w to, bo jak może coś, jakby sprzęt zobaczyć więcej niż nasze oko? Też się tak wydarzyło, w ciemności robisz zdjęcia, takie, których naprawdę widać zarysy, powiedzmy. Widać rzecz, którą chciałeś sfotografować, gdzie jest całkowita ciemność. Jest to genialne, ja uważam.
nie sądziłem, że do czegoś takiego kiedyś dojdzie, że telefon i aparat widzi więcej niż ty sam. No nam to się przy okazji zorzy rzeczywiście udało. Jechaliśmy sobie przez Islandię, druga w nocy, bardzo późno i coś tam na niebie dziwnego majaczyło i nagle wyskoczyli wszyscy i zaczęło się polowanie na to, kto zrobi lepsze. Tak, konkurs. No tylko jednemu wyszło, to prawda. No. Dobrze, dobrze. Pewnie... Nie, ale bo to jest też ważne, że pewne rzeczy, sama ręka do pewnych rzeczy nie wystarczy, że jednak bardzo, ale to bardzo pomocne jest. Elektronika, ale trochę też takiej stabilizacji fizycznej. Odrobina małego statywu potrafi zdrać cuda, szczególnie w takich sytuacjach. Do zdjęć nocnych, tak, zgodzę się z tobą. Do zdjęć nocnych warto mieć coś. A do zdjęć podwodnych? Do zdjęć podwodnych, powiem wam, że testowałem, nie wiem, ktoś to śledzi moje portale społecznościowe. Też się kąpiesz telefonem? Tak, wszedł, no mówię, że się nie rozstaje, to nie żartowałem, panie Jarku. Nawet w wannie. Słucham? Nawet w wannie się nie rozstaje. Nie, w wannie nie, bo tam w wannie to lubię się zrelaksować, ale pod prysznic jak najbardziej wchodzę z telefonem i powiem wam, że ktoś, kto śledzi moje media społecznościowe, widział, że naprawdę tak się wydarzyło i... Też nie sądziłem, jakby po co komu telefon, który jest wodoodporny, prawda? No ale jakby, jak już jest taka funkcja, to trzeba z niej korzystać i też tak robię. I no nie robię tego regularnie, ale jak mam okazję, to wjeżdżam z telefonem pod prysznic, jeszcze sobie czasami porozmawiam i posłucham muzyczki. No i oczywiście zrobię porządne selfie. Podprysznicowe. W windzie to już nie modne, rozumiem. W windzie to już tak. To nasz mój ulubiony projektant mody cały czas. Kuba, powiedz, na ile ważne jest, żeby zdjęcia, którymi ty się dzielisz ze swoimi fanami, miały jakość? Powiem tak, że no jakby przynajmniej ja też wymagam tego, że im zdjęcie ładniejsze, bardziej kolorowe, im to zdjęcie ma piękny, im ten kadr jest ładniejszy, smaczniejszy, no tym lepszy chyba złapie odbiór. Ja też wymagam jakby od ludzi, których... Zauważasz to? Lepsze zdjęcie, tym większa atencja? Zauważam to. Owszem, i tak samo zauważam, że im większa naturalność tego zdjęcia, to też jakby jest dużo lepszy odbiór. Nieustawiane, tak? Nieustawiane, dokładnie, niepozowane. Im fajniejsze, bardziej naturalne i oczywiście smaczne, ładne, kolorowe, tym fajniejsze. I bardzo do tego jakby staram, nawet jak robię zdjęcie telefonem, staram się dawać siebie bardzo dużo, dawać siebie jakby maksymalne swoje umiejętności i robić najlepszą robotę. Zobacz, nawet to, co powiedziałeś teraz podświadomie, nawet jeżeli robię zdjęcie telefonem, co by oznaczało, że one w założeniu powinno być trochę gorsze niż aparatem, prawda? No, ale zobacz, jak żeśmy bawili się na Islandii w portrety całej ekipy, to tam właściwie, czy ty zrobiłeś to lustrzanką, bez lusterkowcem, czy zrobiłeś to ze swojej ręki zwykłym prostokątnym telefonem, prawie nie było żadnej różnicy. Krzysiek. Tak, jak najbardziej. Obskoczyliśmy wszystkich z ekipy realizatorskiej, jeśli chodzi o portrety, tak, dokładnie, więc powstały bardzo fajne zdjęcia. Nawet pokusiłeś się i wrzuciłeś, co mi bardzo, bardzo miło z twojej strony, na swój Instagram. Zdjęcia portretowe. Tak, bo ludzie lubią, jak coś nie wyjdzie, to oni lubią wtedy, wiesz, a wyszło? Wyjątkowo wyszło. Wyszło, w mojej opinii wyszło. Nie, ale mieliśmy to ja wejdę przygodę. I dam lajka. Mieliśmy też przygodę, bo kręciliśmy scenę przy jednym z największych gejzerów islandzkich i nie umawialiśmy się tak z naturą, że przyjdzie nam przetestować wodoodporność w sposób jak najbardziej naturalny, no i telefon przetrwał, gorzej było z nami, ale rzeczywiście zadziałało. No sytuacja tak, gejzer... Ale pamiętasz, wyłączałeś wtedy w telefonie funkcję dotyku czytnika linii papilarnych, bo jak go włożyliśmy pod wodę, to on rejestrował, ciepła woda rejestrował dotyk na czytnik i wyłączył nam nagranie. Musiała być ciepła. W zimnej wodzie, w której codziennie nie działa, nic się takiego nie dzieje. Wiesz co, czytnik reagował na dotyk za pomocą wody i wyłączał nam film, po prostu nagranie, bo wsadzaliśmy telefon pod wodę i mieliśmy nagranie z telefonu. Łódź podwodna, ja to nazywam. Skoro pokazywałeś już teraz, że zatrzymując się w różnych miejscach Islandii, chociaż ją traktujemy jako przykład, ale zatrzymując się w różnych miejscach, telefon, sztuczna inteligencja w nim zamontowana jest w stanie dopowiedzieć parę rzeczy. Jasne. To na ile rozwój tej technologii będzie rzeczywiście zdejmował z nas już wszystko w przyszłości? Mam nadzieję, że to będzie działało dość tak, że nie będziemy rezygnowali ze wszystkiego i nie wiem, nie będziesz musiał telefonu wyciągać z kieszeni, a on już będzie przygotowany. No już teraz jest taka funkcja, no nie wiecie. Że wyciągasz telefon dwa razy, naciskasz tak, tutaj przycisk przyciszania i robisz fotę, tak. Mam nadzieję, że to się rozwinie w taką stronę, że będziesz też mógł jeszcze decydować o tym, że chcesz zrobić takie zdjęcie i podejmujesz decyzję. Oczywiście on ci będzie inteligentnie podpowiadał. Wybierz takie ustawienie, wybierz takie ustawienie. W tym trybie zaawansowanym chciałbym, żeby po prostu podpowiedział ci, jakie ustawienie będzie najlepsze do tego kadru. Przecież powiem wam, że technologia teraz się tak rozwinęła, że fajnie, że telefon ma tą wbudowaną sztuczną inteligencję, bo masa ludzi jakby nie zdaje sobie z tego tak naprawdę, co trzyma w kieszeni, że może zrobić w tym momencie, dobrać taki tryb, zrobić genialne zdjęcie, niekoniecznie tylko
tylko tym zwykłym trybem aparatowym. Wiesz, i co, fajnie, to... że jakby telefon automatycznie ci ustawi na przykład tryb portretowy w momencie, kiedy chcesz zrobić rzeczywiście portret. Że złapać super, jakby dostrzyć kolory, kiedy robisz super zdjęcie jakiegoś super widoku. Ja uważam, że to jest bardzo, bardzo, bardzo spoko i fajnie, że coś takiego istnieje. 70% naszych widzów mówi, nie wyobrażam sobie dzisiaj telefonu bez aparatu fotograficznego. 78 nawet na koniec. No to nieźle. Dobry wynik. Tak, z twojej perspektywy dobry wynik, rzeczywiście. Tak. Bardzo dziękuję za podróż. Dojechaliśmy na Żoliborz. Dojechaliśmy, no zobacz jak zielono. Tak, tak. No. Wychodzę i robię fotę. Wszystkiego dobrego. Dziękuję, dziękuję bardzo, dużo zdrowia. Dzięki. Cześć. Wszystkiego cześć. Dobrego. Do zobaczenia. Krzysztof Tomczyk, ekspert Huawei. Dzięki wielkie. Wszystkiego dobrego. Bez pana byśmy tutaj nie przeżyli. Gdybyście chcieli zobaczyć na spokojnie, jak wyszło nam na Islandii, to się serdecznie polecamy na www.onedontour.pl.